A dzisiaj to jest FMF-a. Sprawdziłem dominatora, teraz czas na FMF-a i będę miał już porównanie czyste, jak to wyrywa na to koło. Chodzi o ten z dołu moment obrotowy. Ale jeszcze powiem wam o tych lusterkach z handbarami. No mega, po prostu mega. Wszystko widać, jest super, jestem zadowolony. Nic nie trzęsie tymi lusterkami. W jeździe takiej miejskiej to naprawdę jest rewelacja. Dałem śruby tutaj do dorobienia do dystansu, bo jedna mi się uwaliła. Nigdzie nie można ich dostać. To piasty są, nawet kupiłem takie, ale nie pasują. To będę mógł sobie sam wyspawać. Jakbym wiedział, to bym sobie już to zrobił przed założeniem. No i właśnie o to mi chodziło. Tak ma stawać na koło, jest różnica, jest. Czyli niektórzy z was mieli rację, zostawiaj FMF, a stracisz moc na dominatorze i to jest prawda. Ale widzicie, to człowiek na własnej skórze musi się przekonać, musi założyć, wypróbować. Tak, takie wiecie, ktoś tam ci podpowiada, mówi, a ty mówisz, nie, nie może być takiej różnicy, a jednak jest. No. A ja nigdy nie zamienię wydechu na lepsze brzmienie czy cokolwiek, jak ja wiem, do czego ma mi kład służyć, do wyrywania na koło. Aż się boję na trójce, że mnie przerzuci. Jutro będę miał jeszcze felgi od malowania do odbioru. Tak? Teraz jak on będzie miał dominatora, to na pewno poczuje różnicę. Na pewno trochę mu się też moc zwiększy. Co jeszcze? Brzmienie to nie wiem, no to już on niech oceni. Ale na przykład jak ktoś miał tego Akrapowicza oryginału albo FMF-a i założy takiego dominatora, no to straci, nie?
Ja mu kierunkowskaz dałem, ten pojechał. To jest idiota. Czajcie to? Mam dobre kierunkowskazy. Mówię, wcześniej już dam dużo mu ten kierunek. Tragedia. A jakbym tak zaczął skręcać, bym nie spojrzał. Zresztą nie, on jeszcze przyspieszył. To nawet i tak bym nie zauważył. Ale mówię sobie, poczekam. Kurde. I teraz kogo by to była wina? No bo by powiedzieli, że kładowca, tak? Ciekawe, czy Tomek będzie zadowolony z dominatora. Nic nie wie, nic mu nie mówię. Jutro przyjeżdża, będziemy wymieniali w tym, w cebuli sprzęgło. Nowe opony wejdą na kajo, na tył. Na razie tył wymieniamy. W ogóle na miejscówkę teraz jak pojedziemy, to 3 kłady zabieramy, bo bierzemy lawetę. Policjanci się zatrzymali. Także po to dla was też testuję takie rzeczy, żebyście błędów nie popełniali. Tak jak ja popełniłem błąd. Zawijać. Za dużo tutaj się. No, a tutaj założyłem Tomkowi dominatora. Sztywno siedzi. Tutaj sprzęgło dla Tomka, filtr. Sprężynki, tarczki, sprężynki. Tomek olej od razu kupił na wymianę, bo od początku nie wymienił oleju w nim. To jeszcze wam przetestuję, jak chodzi wydech u Tomka. Do mnie wrócił FMF, czyli nauczka. Ale dobrze. Dobrze, przynajmniej człowiek coś więcej wie. No słuchajcie, kto by to przypuszczał, że po zmianie wydechu będzie utrata mocy. Ale tak jest, taka jest prawda.
Tym bardziej, że ja wyrywając na koło zawsze robię jedno i to samo, tak? Czyli mam to wyczute, czy na motocyklu, czy na kładzie. Po prostu te same ruchy, tyle samo gazu, tak samo kompresję robię, tak samo dodaję tego gazu. Czyli tu nie może być jakiejś pomyłki. Po prostu. Takie są fakty. To co? To trzymajcie się, miłego dzionka, hejos, nara. A, jutro będzie fajny odcinek. Jedziemy kupić kłada. To jest raz. Jedziemy jeszcze po motocykle. Za symboliczną złotówkę. Nara, hejos.